Hej, witajcie! Tym razem mam dla Was kolejny odcinek serwera piaskownica na pojeździe niemieckim, a dokładnie na l 100 Zważyłem, że pojawiło się wiele próśb, abym przedostawał pojazd bardziej pancerny, tak aby zobaczyć, czy pancerz faktycznie ma większe znaczenie, no i wybrałem esetkę, bo jednak ten czołg ma pancerz, ma działo. I ogólnie bardzo się zmienił, więc wydaje mi się, że warto rzucić na niego okiem. Początek, który Wam pokazuję, jest troszeczkę wyidealizowany, dlatego, że faktycznie tak nie jest, że teraz wyjeżdżamy setką i na pocisku przeciwpancernym przybijamy wszystko jak idzie. Chwilę wcześniej miałem incydent, że strzeliłem chyba trzy albo 4 razy w spód 7 i dopiero za czwartym razem trafiłem go za 70. A wcześniej rykoszet, rykoszet, rykoszet. Co prawda sam też odbijałem, bo przeciwnicy też nie mają złota, ale ogólnie chodzi o sam fakt. I teraz widzicie już idealne porównanie jak to jest u nas na serwerze. Jak jest teraz na serwerze piaskownica? Z lewej EU, z prawej piaskownica. Zaczynamy może od armaty. Zobaczcie, że wzrosła szybkostrzelność, ale z drugiej strony mamy mniej uszkodzeń na minutę, no bo po prostu uszkodzenia na strzał zmalały o 50. Pentracja na podstawie amunicji wzrosła, ale na złocie mamy po prostu no, tragedię, bo z tym no, nie powalczymy na dziesiątkach, po prostu to jest troszeczkę za mało, nawet trochę bardziej niż troszeczkę. Cenność pogorszono, czas celowania wzrósł, także ogólnie armata na niekorzyść. Dalej mamy HP i tutaj również nie jest wcale nie lepiej. Liczba HP zmalała o 200, jakby było mało to zmalał zasięg widzenia o 40 metrów i jeszcze zmniejszono prędkość obrotu wieży, więc objechanie nas to nie jest żaden wyczyn. Przyznam się, że nie wygląda to dobrze i nie wiem dlaczego ktoś chciałby tak bardzo ukarać ten pojazd, ale to nie koniec. Teraz czas na mobilność. I tutaj faktycznie nie ma aż tak dużej tragedii. Mocna tonę została, silnik jest ten sam, ale zmalała prędkość maksymalna. I tutaj jeśli mówimy o jeździe do przodu, to pojedziemy maksymalnie 5 km wolniej, a przy cofaniu będziemy się cofać wolniej o 3 km na godzinę. Obrót zawieszenia pozostał taki, jak był, czyli 24 stopnie na sekundę. I teraz przechodzimy do bitwy, a raczej do bitew. Czas na krótki komentarz. Pewnie część z Was teraz pomyśli sobie: Czy oni go ogłupieli? Tak, pogorszy czołg? Faktycznie nie jest bardzo dobrze. Tak jednak chcę dodać, że pamiętajmy o jednym. Teraz. Dużo więcej odbijamy esetką. Naprawdę dużo więcej, bo oczywiście ilość złotej amunicji jest mniejsza na porach bite, więc jest łatwiej. Ale to nie zmienia jednej rzeczy. Na ten moment czołgi średnie, które mogą sobie objeżdżać i tak dalej, mają lepszą penetrację niż my na złocie. I tego przeboleć nie mogę, bo no jeszcze rozumiem, że teraz esetkę karano na zwykłym serwerze, bo to czołg niemiecki i miała ona. 230 parę penetracji na y, podst podstawowej amunicji, tak na złocie, dawała ich jeszcze w miarę radę, tak teraz na złocie mamy niecałe 260 przebicia, Batchat na zwykłej amunicji ma więcej. I to jest niestety dla mnie niezrozumiałe i tego za bardzo pojąć nie mogę, więc y, zobaczycie teraz jak to jest na polu bitwy. Przeciwnik ma 3 artyler artylerie i przy okazji parę słów o serwerze Sandbox, bo wrażenia z bitwy to będą na bieżąco. Po prostu będę jechał. Zanim dojadę, to też chwilę minie, bo teraz trochę wolniej tam do tego miasta się dojeżdża. Tym ciągiem oczywiście. I tutaj, a propos, właśnie serwera Sandbox. Pierwsza akurat dobra informacja jest taka, że Wargaming ma ograniczyć ilość artylerii na serwerze Piaskownica do 3 sztuk na team. Według mnie w mojej prywatnej opinii jest to po prostu za dużo, ale lepsze 3 arty niż 4, bo do tej pory było to bardzo częste zjawisko. Druga dobra wiadomość jest dla osób, które już mają zaproszenie. Otóż podobno, osoby, które już zapkę otrzymają, otrzymały, te osoby już raczej będą uczestniczyć w każdych kolejnych testach i nie będą po prostu usuwane jakoś tutaj. Także. Aha, okej. Okay. Także to jest akurat dobra wiadomość, jeśli już mamy zapkę, to raczej nie ma czym się przejmować, no chyba że. Chyba, że. Po prostu coś tam przeskrobiemy i na przykład dostaniemy bana. No wtedy to wiadomo, że mogą być jakieś konsekwencje tego y, interesu. Także to taka dobra wiadomość. Y, trzecia rzecz jest taka, że do tej pory były już dwie fale zaproszeń. Powiecie, że to nie jest tak, że Wargaming wysyła zaproszenie jednej osobie, tylko jak już to ileś tysięcy graczy otrzymuje te zapki, i wiadomość dobra jest taka, że były właśnie dwie fale, i będą kolejne, e, będą kolejne, i nie ma ograniczonej puli fal, po prostu jest jakby pewien tutaj system, aby nie przekroczyć pewnej liczby. Także ogólnie raczej jest dobrze, i cieszy mnie to, że. Na pewno jeszcze część z Was na pewno otrzyma zaproszenie prędzej czy później. Także to jest dobra wiadomość. No wiedziałem, że otrzymam ten pocisk. Tutaj to było niemal pewne. Trzeba się próbować wycofać. Niestety no nie przebijam 113 G od boku. Albo w nią nie trafiam. No to, że nie przebijam to norma, bo... Akurat tam strzelam przez murki, jak strzelam przez murki, to penetracja spada. O, 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 zobaczmy, zobaczmy. Ładnie, tutaj nasza lodówka sobie z nim poradziła. Okej, okay, okej. Okay. Kolejna dobra wiadomość, jeśli chodzi o serwer w piaskownicy, jest taka, że Wargaming rozważa... ...jakieś nagrody dla osób, które poświęcają swój czas i testują te zmiany. To na pewno również może cieszyć. Uważam, że to jest, no jednak... Wow, 1600. Uważam, że to jest jednak sprawiedliwe, no bo jednak granie tutaj jeśli nie ma nagród. A akurat średnio nas to interesuje jest trochę bez sensu, więc... Fajnie, że... Chociaż myślą, o sposobie nagrodzenia nas za swój poświęcony czas. Według mnie nawet taka nagroda w postaci powiedzmy 50 rezerw osobistych, 200 zł za nie wiem tam. Może nie kilka godzin, ale za yy, każdą turę nie, nie, nie będę przesadzał, bo na pewno nie to nie będą jakieś rewelacyjne nagrody, że nagle każdy będzie chciał tutaj grać. Ale na przykład dla osób, które zagrają 100 bitew, napiszą jakieś swoje zdanie na forum, to byłoby według mnie sprawiedliwe, bo pomagamy w rozwoju gry, prawda? No chyba tak. Yy, ja też w jakiś sposób to robię, na przykład teraz krytykując pomysł osłabienia esetki. No, bo sami widzicie, że nie jest może bardzo źle, ale troszeczkę do to wypada. Eee, co więcej. Eee, he, 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 he. Miałem tutaj sobie zapis napisałem sobie na kartce e, takie najważniejsze rzeczy. A. Eee, kolejna sprawa raczej taka już e, mniej e, ważna to to, że nie ma jakby. Ograniczeń wiekowych. Zaproszenie do testów może otrzymać każdy gracz. Nie tylko doświadczeni ciągiści, którzy mają, powiedzmy, tam 20 parę lat, ale również młodsi gracze. Więc tutaj, jeśli macie mniej lat i jesteście młodszymi graczami, no to na pewno też możecie otrzymać zaproszenie do fazy testów. No i dobra, ta 113 tam się czai. Eee, o, T92. No, dalej. Eee, bardzo mocna arta. Nie będę przesadzał, bo wiem, że tutaj jest lodówka. Arta robi z tego estosieczkę. bardzo, bardzo dobrze. Mnie to cieszy. Aha. No nic. Nie dość, że silnik padł. To jeszcze mnie przebił. Średnio mnie to cieszy, bo teraz możemy je zdjąć. Jeszcze lodówka wjeżdża. Oj, to chyba będzie zaraz koniec. Niestety w tej bitwie. O! Udało się. Jeszcze żyjemy. Jeszcze. Lodówka. Culi mi wieżyczkę pewnie. Muszę liczyć na Artę tutaj. Głównie Arta może mnie uratować. Póki... Miał przestrzona mnie jednak. No niestety. Także ta bitwa troszeczkę sobą wyszła, ale no nie ma co się dziwić. Um, tutaj... Za wiele zrobić nie dało się. Podświetlałem dla Arty, robiłem swoje. Troszeczkę za dużo strzałów tego S100 bez uszkodzeń. Ciekawe czy te arty to wyciągną, bo widziałem już naprawdę ładne bitwy arty na tym serwerze. No dawaj, 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 dawaj. Ajajaj, troszeczkę nad nim. No ale nic, no, nie będziemy płakać nad setką, tak? Na pewno to są zmiany, które nie wejdą w życie. No proszę was, kto by tak ten pojazd osłabił, to na pewno jest chyba jakieś niedopatrzenie, jakiś błąd, bo inaczej tego wytłumaczyć nie mogę. Także nie przejmujcie się, to jest serwer Piaskownica, tutaj wiele dziwnych rzeczy jest testowany. testowanych, jak chociażby ogłuszenie na 45 sekund. No i tego do 4.9 trafi trafił, ale niestety nie zdjął. No, 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 no. Tam w ogóle nad jednym z naszych jest dalej ikonka ogłuszenia. Ciekawe czy to jest bug, czy co. A, a to jest akurat bardzo popularne zjawisko. Wbrew pozorom artylerię bardzo często. Teraz. Mimo trafienia centralnego. Nie zajmują się nawzajem nad hita, więc przeżycie nie jest czymś wyjątkowym. Dobra, 2000 uszkodzeń niestety nie jest to nic super. Także taka bitewka tą esetą. Nie wiem dlaczego mogłem brzmieć strasznie smutno, ale tak faktycznie nie jest. Także może to jest kwestia złej aury, brakuje tutaj harmonii. <laughs> Także będę teraz bardziej pozytywny, wybaczcie, że mogłem tak troszeczkę przynudzać jeszcze jedna na bitwę setką. Teraz będzie dużo lepiej. Jestem tego niemal pewien. Dobra. No, jakieś triki. inne cuda na kiju. Dobra. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że. Yy... Póki co wiadomo, testowany jest system. E, dziesiątek. Tiery dziesiąte, trzy czołgi lekkie, ósmego poziomu, ale potem będą e, schodzili niżej. Wargaming będzie chciał każdy czołg przetestować na tym serwerze. I co więcej, to nie, będzie, to nie będzie tylko tak, że tutaj będą testowane tylko czołgi i nowe parametry. Tutaj również będą testowane nowe rzeczy. Także to będzie ogólnie taki, można powiedzieć, test do testowania. Tutaj będzie... Każda nowa rzecz podobno musiała być, aby w ogóle mieć szansę pojawić się u nas w normalnej grze na naszym normalnym serwerze. A taka ciekawostka już w ogóle jest, że um, aby dostać zaproszenie, trzeba było mieć przynajmniej 10 tier. Tak przynajmniej nam się wydawało jako graczom, bo tak twierdzi Wargaming, a okazuje się, że są gracze, którzy nie mają dziesiątki, a otrzymali zaproszenie do serwera piaskownica. To są oczywiście wyjątki, jakieś tam kontakty, znajomości, ale są takie przypadki. No i zobaczmy, jest jedna artyleria, patrzat 155-58. Bardzo, bardzo żałuję, że w poprzedniej bitwie nie dostałem ogłuszenia, ale to dlatego, że stałem skampiony w rogu mapki. Teraz może będzie już szansa na to, choć jest tylko jedna arta, więc może coś postrzelam. I to jest trochę nieobiektywne, bo do tej pory jak grałem, zawsze dostawałem od ogłuszenie i to troszeczkę... Jakby pokazywało, co się dzieje z takim pojazdem, który na start już się obraca wieszyczko. O, jak? O! zobaczcie. O, nie obraca się. <laughs> Można powiedzieć, że jest źle. Także, ym, to troszeczkę kuleje. A trójką właśnie dostawam Ta Tutaj, póki co, udaje mi się żyć bez tych towarzyszy. Mamy tutaj całkiem ładną ekipę, dwie godzile, jest czwarty, E4, jeszcze za nami jedzie E3, Pojeść tylko, że ta zazwyczaj strona, która upada, teraz też upadnie, oj na pewno upadnie, zobaczcie tam jedzie cały team, coś czuję, że źle pojechaliśmy. Może jeszcze jest nadzieja, aby tam jakoś uciekli, ja mam nadzieję, że uciekną, bo inaczej tego sobie nie wyobrażam. Um, ogólnie tam nie pojechałem, no bo właśnie Arta mogłaby robić za dużo, także aby uniknąć właśnie tego dziadostwa. Ja tędy. I zobaczmy, godzilla. Strzelę mniej więcej w bok. I pięknie przebijam. Nie zasłaniam naszej e by aby też mogła oddać strzał. Nie będę samolubem. No ale nie strzelił dobrze, bo troszeczkę za bardzo do w prawie polecie pocisk. No, nie miał dobrego przeszału, no w końcu nie ma wieży, tak jak ja. Ma trudniej. Zobaczmy teraz. No troszeczkę tak... Co ja mam z tym troszeczkę? Dobra. Nie jest łatwo ogólnie strzelić. No właśnie, teraz zrobiłem błąd, bo oberwę teraz pocisk. No, 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 no. Jak muszę oberwać, to za niewiele. No to niewiele nie jest. Oj, na pewno. On to ma taką pozycję, że nas przytrzyma jeszcze na długo. Trzeba podjechać bliżej. Bliżej podjechać. Chłopaki, jedziemy. Szturmują nas na drugiej stronie. Idziemy dalej. O, 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 No nie no. Trochę się teraz zawiodłem. Tak, nawet bardziej niż trochę. Pod kątem, no, nie no. Przebije tym mausem, nawet nieźle mu to wychodzi. Aż za dobrze, bo HP mi się kończy. Chcę strzelić mu w bok wieży, albo w ogóle w bok. O, o o, 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 i z bokiem, i z bokiem. Dostał, dobra. Ale no nie powiem, chyba to jest i tak o, wszyscy się dingają od Mausa. No tak to właśnie jest teraz, to nie jest nic śmiesznego. To jest norma. Tak, mamy taką penetrację jak mamy, no to naprawdę. O jest. Próbuję teraz dojechać na kap, aby... W ogóle mieć szansę na jakieś zwycięstwo. Jest 4-5, więc w teorii nie ma tragedii, bo odrabiamy straty. Część upada tutaj, bo zobaczcie, to jest trochę taki mm, dość normalny podział. Mieliśmy tutaj przewagę, więc wygrywa wygrywamy tą stronę. Oni mieli tam przewagę, więc tam wygrywają. A tutaj udało się go zdjąć ładnie. Czy ktoś będzie, może, do środkiem? Typ 5 heavy, coś tam kombinuje. Ty, kolego? Niestety, dobrze, że to odbiłem, odbiłem. Bo to mogło być moje ostatnie, już trafienie w ziemię. <laughs> no, są bliżej bazy. Ten typ 5 mi mnie niepokoi. Jego raczej stąd nie zejmę. Takim baczatem jeszcze miałbym szansę, ale tym to raczej nie bardzo. Ładnie, ktoś go trafił. Ta setka berwała za bardzo dużo teraz. Może nawet teraz się cofnie. I pokażę boczek. No, zrób coś, abym mógł cię trafić. Na jego miejsce raczej podjechałbym do przodu, bo tu staje w plecy. No ale na bazę nikt nie wraca, prawda? No to skapują nas przez to. Albo. No właśnie, jest Arta. Arta, 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 Arta. Ona ma magazynek, więc. Trzeba ją zdjąć. Dostało, dobra. T5, 7 Heavy już we mnie strzela. Ale kto wraca? Nikt nie wraca, oprócz mnie. A ja nie dojadę na czas. TVP może. O, zjechali z bazy. Jak miło. Bardzo, bardzo jestem im wdzięczny. Jak pancer. Z heków. A nie dziwię się, naprawdę nie dziwię się. Pewnie jak widział E3 i ISA4, to też. Stwierdził, no gdzie ich przebiję, no to ładuję A Setką właśnie chyba hajaki będą teraz na tym serwerze bardzo popularne. Dobra, wiecie co? Tak właśnie zrobię, ładuję hajaki I siedem, no to nie przebiję tego pojazdu. Ym, boję się nawet, że ym, to mogłoby się stać normą. Wydaje mi się, że nawet może Wargaming ch chcieć yy, iść w tą stronę, czyli czołgi siebie nie przebijają nawzajem. Dobra, dostał z heka. I dobrze, bo pewnie bym wieży nie przebił. Aha, Drugi frak już w tej bitwie. Ten i 7 mnie niepokoi, bo on tam ma dobrą pozycję, podobno. Mógł przyjechać za tory, a wtedy będę widział tylko wieżyczkę. A mam 9 heków. Czyli trochę jest. Zapas w razie czego na tego agenta będzie. Jak pancer? Godzilla. O, Godzilla w bok wieży trafić. To by było sympatycznie. A jak pancer? Nie celuje nawet we mnie. No. Dostał za coś tam. Co niewiele, ale dostał. O, na niego to by się przydało teraz jakoś ładnie strzelić, ale w bok. Godzilla strzeliła, dobra. Jak pancer padł idealnie, bo. Za bardzo chyba sobie tam sztormował. I siódme, no dobra, trzeba się zająć tym kolesiem. Jest z bokiem, więc z zwykłą amunicję. Zwykła powinna go przebić w bok. Muszę celować mniej więcej leciutko nad kąsienicami. Zobaczcie, jakie teraz celowanie jest ważne. A tym rozrzutnikiem gnoju to nie jest takie łatwe. Szturmuje naszego w TFOPK. Ja też nie mogę za bardzo tam atakować go, bo... O kurde, 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 o kurde. Eee. Siema Eniu No cóż, dwa pazie. Z tym, że jestem paziem, który pierwszy przoduje, więc mam w teorii pewną przewagę nad nim. Tylko, że on ma mnie na hita. A ja go na pewno. Nie, mam Jeszcze jedzie tak, że go raczej nie przebiję. Właśnie, cholera. No to teraz tylko modlić się o RNG. Modlę się. Niestety. Jego heki były mocniejsze. Mogłem go trafić raz więcej. Ale i tak, powiem szczerze. No, próbowałem chociaż bronić tej bazy. Tutaj nasi. Zobaczcie, jak wyglądają te starcia. Nikt nie może siebie przebić nawzajem. Ten T57 przebija i 4 tak? Ale ten na przykład nie przebija ISA 4, więc ładuje HAKI i strzela w niego. Pod takim kątem ISA 4 nie przebijamy drugim ISA 4 pewnie. No, rykoszety. Właśnie. Zgoda, oczywiście by go przebijał, w ogóle nawet tutaj, w sputa. T57 akurat. Chcę chyba za bardzo tego ISA 4 zdjąć. Ja bym się skupił na T57, bo jest groźniejszy. Ten też z Hayeku strzela. O, T57 w końcu robi swoje. I zobaczcie, że taki, w takiej sytuacji yy, jakiś med, który ma tam. 280 penetracji na pewno ma większe szanse na przebijanie heavy'ka niż hewik heavy, drugiego heavy'ka I to według mnie jest trochę bez sensu. No baczę tutaj robi pestki, ale chyba to już było ostatnia. No, 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 dawaj, 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 poczota, podczata, podczata, dlaczego jesie 7? Albo już nie ma pocisków, albo. Albo nie wiem. W każdym razie mamy porażkę, niestety. 3000 uszkodzeń godzina zrobiła najwięcej. Według mnie te godziny są przesadzone, chyba to przetestuję, bo to nie, to tak być nie może. Ile to, ja zaraz zobaczę, tylko tak z ciekawości nie będę grał już dzisiaj tym, w tym odcinku, ale zobaczę. No słuchajcie, godzina ma 310 przebicia, dalej? Czyli nie dość, że tego się nie da przebić, bo to dostało bafa w tym momencie, nie wiem czy wiecie, ale dostało bafa. Godzilla teraz odbija bardzo dużo. Jeździ to w miarę szybko. 310 przebicia na tej ja amunicji dalej. Ładna penetracja. Cenność prawie jak ja, a celuję krócej. Zasięg widzenia prawie identyczny. To, słuchajcie, no to ja nie to ja nie wiem jednej rzeczy. Po co takie ciągi jak esto w grze, jak takie coś mamy? No, trochę mnie to zdenerwowało, bo no, to jest bez sensu, no bo jaka jest rola esto, kiedy mogę mieć coś bardzo podobnego, ale prawie we wszystkim lepszego? Nie wiem. Także, no niestety, um, uważam, że zmiany w esto również nie są dobre. Czy był jakiś pojazd, który przetestowałem i byłem zadowolony ze zmian? No, lightweight mi się podobał, ale to dlatego, że teraz jest za bardzo OP. Batchet mi się nie podobał, trójka mi się nie podobała, grill znośny, ale jest to na pewno jeden z najgorszych, jeśli chodzi o zbalansowanie pojazdów na serwerze Piaskownica na ten moment. Także tyle ode mnie, dajcie znać, co wy o tym myślicie. No, macie idealny podgląd na to, co się dzieje tutaj. Bitwy same nie, takie przeciętniaki. I również dajcie znać, czy podobała Wam się prezentacja, bo trochę czasu poświęciłem, aby tutaj ładnie to wyglądało, aby to było przejrzyste i dało się to fajnie porównać. Także tyle ode mnie, dajcie łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!